Dzień dobry, nazywam się Marlena Dziedzic i Agata Sidel. Jesteśmy uczennicami klasy 2A i w ramach naszego projektu edukacyjnego Czy istnieją granice wolności? Chciałybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad na temat wolności słowa w internecie. Proszę bardzo. Mamy pierwsze pytanie dla Pana. Czy osoba pozostawiająca komentarz w internecie jest anonimowa? Wiele osób myśli, że tak jest, ale nie jest to prawdą. Każde logowanie się w serwisie jakimkolwiek internetowym, każde włączenie internetu pozostawia po sobie ślad. Pozostawianie jakichkolwiek gdzieś komentarzy, wpisu, przeglądanie stron jest gdzieś odnotowywane, gdzieś jest zapisywane na serwerach komputerowych i w każdej chwili, w jakikolwiek przypadku, jeżeli będzie to potrzebne, jest możliwość sprawdzenia i odtworzenia tego, kto, gdzie i co przegląda. W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o zjawisku przemocy internetowej. Jakie zachowania mieszczą się pod tym pojęciem? Przemoc internetowa jest to dosyć rozległy temat. Te takie podstawowe zagadnienia to jest m.in. krytykowanie osób, zamieszczanie pod ich adresem jakichś wulgarnych komentarzy czy wpisów, na przykład zamieszczanie ośmieszających zdjęć czy grafik. To są takie te podstawowe i podstawowe sprawy, które są najczęstszymi przypadkami tej cyberprzemocy obecnie wśród młodzieży. Oczywiście już u osób tych starszych, dorosłych, ta cyberprzemoc czy przestępczość nawet internetowa posuwa się w innym kierunku, troszkę dalej. Możemy mówić o przestępczości, o kradzieżach, o wyłudzeniach, o oszustwach za pomocą internetu, na przykład podczas jakichś transakcji na portalach aukcyjnych. Czy na terenie naszego powiatu zdarzyły się przypadki przekroczenia wolności słowa za pośrednictwem internetu? W naszej komendzie były prowadzone sprawy odnośnie przekroczenia wolności słowa. Na chwilę obecną nie wiem jak one się zakończyły, jaki był dalszy los. Niemniej osoby, które czują się pokrzywdzone jakimiś wpisami na forach internetowych, przy komentarzach, przy jakichkolwiek artykułach, mogą zgłaszać się do nas, zgłaszać takie sprawy, one będą prowadzone. Każdy przypadek takiego zgłoszenia jest indywidualny i musi on być rozpatrywany pod innym kątem. Jakie konsekwencje prawne grożą osobom dokonującym tak zwanej cyberprzemocy? Nie można określić jednoznacznie, jakie konsekwencje prawne grożą. Zależy to od rodzaju popełnionego przestępstwa. Może być to zwykła kradzież, może być to kradzież traktowane jako kradzież z włamaniem, kiedy na przykład włamujemy się na czyjeś konto internetowe, na przykład jakiegoś portalu społecznościowego czy konto bankowe. Jest to każde z przestępstw popełniane to w internecie, w tym świecie wirtualnym, ma odnośnik do przestępstwa popełnionego, jak bym to nazwał, na żywo. I w zależności od tego, jak ono zostało popełnione, takie konsekwencje może jego sprawca ponieść. Jakie kroki powinna podjąć osoba, która stała się ofiarą cyberprzemocy? Przede wszystkim, jeżeli ktoś stał się ofiarą cyberprzemocy, powinien się zastanowić, jak do tego doszło, kogo podejrzewa. Powinien się zgłosić do nas, zgłosić taki fakt, przynosząc jednocześnie ze sobą wszelkie możliwe dowody popełnienia tego przestępstwa, czyli wydruki stron internetowych, tych zrzutów ekranowych tak zwanych, dokumentujących całe to przestępstwo od samego początku do samego końca. Jest to bardzo ważne ze względu na to, żeby zebrać jak najwięcej dowodów jak najszybciej, żeby one gdzieś nie uległy zatarciu, żeby one gdzieś w tej przestrzeni wirtualnej nie zaginęły. Ułatwia, one są do odnalezienia oczywiście jak najbardziej później w dalszym toku postępowania. Im więcej jest zgromadzonych dowodów na początku, tym to
ustalenie sprawcy cyberprzemocy czy jakiegokolwiek innego przestępstwa popełnionego za pomocą internetu jest łatwiejsze. I ostatnie pytanie. Dlaczego ludzie stają się ofiarami przemocy internetowej? Trudne pytanie i ciężko było na nie odpowiedzieć dlaczego. Myślę, uważam, że po pierwsze stają się tymi ofiarami, ponieważ dają się skusić jakiejś atrakcyjnej ofercie, na przykład handlowej. Po drugie, zbyt mocno komuś ufają, na przykład udostępniając dane umożliwiające zalogowanie się na własnym koncie, koleżanka, koleżance, tak, są bardzo dobrymi przyjaciółkami, udostępniają sobie wzajemnie hasła do jakiegoś konta, załóżmy na Facebooku. Kiedy się koleżanki mogą się pokłócić, kiedy już nie są tymi koleżankami, nagle jedna drugie dzięki znajomości tego konta no może narobić przykrości, może w tym koncie zamieścić jakieś nieprzyjemne wpisy, nieprzyjemne zdjęcia. No może to rodzić właśnie kolejne kłopoty i konsekwencje. Często jest to też niewiedza o podstawowych, elementarnych ich zachowaniach w internecie, że nie należy gdzieś podawać numerów karty, na przykład bankomatowej, numerów haseł do kont. Często cyberprzestępcy wykorzystują się tą niewiedzę, łatwowierność osób do popełniania przestępstw. Dobrze, dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i poświęcony nam czas. Dziękuję również.